Donald Pleasence w filmie Halloween 5. Zemsta Michaela Myersa. W pozostałych rolach: muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Gin, sukinsyn. Jamie, zostań w wozie. Jamie! Get away! Uciekaj! Nie dotykaj go, Jamie. Get down! Na ziemię! Teraz cofnąć się. Nie wierzę. Cicho bądź. Be quiet. Ah!
To tylko wiatr. Wierzę, wierzę. Uważaj, nie wierzę. Tydzień przed Halloween. Rok później. Klinika dziecięca Haddonfield, Illinois. Kąpiel gotowa. Nie. Jamie, nie. It's all right. It's all right. Już w porządku, kochana. Już dobrze. Jamie, it's just another one of your. To tylko kolejny z twoich koszmarów. Skar, spójrz na mnie. Mam zadzwonić do twojej mamy? Wezwę doktora. Doktorze? Czy ktoś może... Szybciej! Jamie, proszę, oddychaj. Przygotujcie trochę otomię. Spokojnie. Nie. Co robisz? Zostaw ją. Ta dziewczynka umiera. Na litość boską. Nic jej nie będzie. Ona umiera. Nie. Widzisz? Chcesz, żeby zginęła? Musi nam coś powiedzieć. Thank you.
Hey there, funny face. Ej, ty, uśmiechnięta. What? Co? Thank you. Dziękuję. Otwierać. They don't allow Max in here. Max nie może tu wejść. You know what they can do if they can't. Wiesz, co sobie mogą? Is she really better? Czuje się lepiej? Tak. Give me some of this action. Jak tam? Co dla mnie masz? Co? Ciekawe, co robi Rachel, chowając się za drzwiami numer 3. Świetnie wyglądasz. Billy będzie się cieszył. Billy to dziwak. Co tu się dzieje? Sorry. Przepraszam. Chodź, Max. Na skarbie. Wrócę pojutrze, dobrze? Mama i tata przesyłają pozdrowienia. Złe dziecko musi zginąć. Jak oni mogli? Kiedy wreszcie zrozumieją, że ona to nie on? Wiedzą, że Michael Myers zaatakował jej macochę, dlatego tak się jej boją. Zwłaszcza w Halloween. Niepotrzebnie dałam się namówić rodzicom na wyjazd. Co ja sobie myślałam? Boisz się? Wcale nie. Boisz się, że wszystko zacznie się od nowa. Nie ma w tym nic złego. Nie ma też nic złego w zostawieniu mojej przyrodniej siostry. Zadzwonisz do niej. Będzie pod troskliwą opieką. Więc dlaczego czuję się winna? Martwię się o Jamie, więc zostań. Obiecałam już rodzicom. Obietnice są po to, żeby je łamać. Imprezy na farmie zawsze rządzą. Pomyśl o tym. Muszę spadać, na razie. Max, o co chodzi? Max, what is it? Come on, Max. Daj spokój. Oh, come on. Zamknij się, Max. Jamie? Max? Już dobrze. Hold on.
minute. Chwileczkę. All right. I idę. I'm coming. Hello? Oh. Are you all right? Nic ci nie jest? Yeah, I'm fine. I was just in the shower. Brałam prysznic. Is Max czy z Maxem też w porządku? Max is having fun. He's been barking. Bawi się, szczeka na kota przez cały poranek. Upewnij się. Dlaczego? Zrób to teraz. Dobrze. Zaczekaj. Muszę zejść na dół. Cholera. Doktorze Loomis? Max zniknął. Podłóż słuchawkę, idź do sąsiadów, wyjdź z domu. Szybko. Wszędzie pusto. What about Max? A Max? Adobe, right? Poszedł za potrzebą. This is not happening to me. To się nie dzieje. Max? Max, what have you... Co zrobiłeś? I'm so embarrassed. Tak mi wstyd. Rescue tu jesteśmy. To nasza praca. Pa, skarbie, kocham cię. Bądź grzeczna. Jest cała i zdrowa. Chodź, Billy. Jamie musi odpocząć. Nic ci nie jest? Chodź. Czujesz coś? Powiedz mi, co wiesz. Napisz. Napisz, co wiesz. Jamie, proszę.
Digitalina zaczęła działać. Kolejna dawka może zatrzymać pracę serca. Cała się trzęsła. Zawsze, kiedy ta dziewczynka się trzęsie, mam wzywać Gwardię Narodową? Ile osób zabił w zeszłym roku? Zapomniałeś o swojej własnej córce? Na pewno nie. Jak mógłbyś? Ale nigdy nie spojrzałeś mu prosto w oczy. Tam nigdy nic nie było. Żadnych emocji. Pustka. 12 lat temu zaoferowałem... Pokażę ci coś. Patrz. Spójrz na to. Modliłem się, żeby spłonął w piekle. W głębi serca wiedziałem, że piekło go nie przyjmie. Sheriff? They want you down at the cemetery. Cicho bądź, Max. Zaraz przyniosę ci wodę. Rachel? Mam dla ciebie prezent. Rachel? Będę za tobą tęsknić. Czy to ty? Jest Halloween, prawda? Uwierzysz, że mamy ten dom dla siebie przez cały weekend? Mówiłaś to już wcześniej, pamiętasz? Nie spinaj się. Sądziłam, że Rachel też wpadnie. Ja też, ale chyba zdecydowała pojechać na wieś z rodzicami. Max, zamknij się wreszcie. A jeśli moja mama zadzwoni i dowie się, że Rachel nie ma z nami? Żartowałam. Zrobisz to dziś ze Spicem? Nie umiałabym. Daj spokój. Nie, naprawdę.
Zarumieniłaś się. Nic przede mną nie ukryjesz. To chyba to. O czym mówisz? Nie mogę z tobą o tym rozmawiać. Coś mówisz? O czym mówimy? O świecach? Masażu erotycznym i... pościeli w panterze? Atłasowej? Właśnie. Koszulka z rozcięciem. Co mam zrobić? Wysyłasz sygnały? Dom jest cały wasz. Mikey i ja lubimy robić to w wozie. Nie przejmuj się, skarbie. Po prostu cały dzień jestem w kiepskim humorze. Powinni zakazać Halloween w tym mieście. Co? Akurat zdążysz nas podwieźć. Chodź. Przepraszam za zeszły weekend. A tobie nie jest przykro? Nie. Sądziłam, że chcesz zobaczyć Jamie. Skakujesz czy nie? Możemy pojechać później, prawda? Już dobrze. Co tu robisz? Tu jesteś. Wszędzie cię szukaliśmy. Co się stało? Znowu miałaś sen? Musisz mi pomóc go znaleźć, Jamie. Oboje wiemy, że on żyje. Ale ty wiesz, gdzie jest. Dlaczego go chronisz? Co z twoją macochą? Kochasz ją, prawda? Kazał ci ją dźgnąć. Nie skryjesz się przed nim. Zawsze cię znajdę. Posłuchaj mnie, Jamie.
Dziś na cmentarzu ktoś wykopał trumnę 9-letniej dziewczynki. Jak sądzisz, co on z tym zrobi? Ty masz 9 lat. Prawda, Jamie? Doktorze, proszę zostawić ją w spokoju. Łzy ci nie pomogą. Pomóż mi go znaleźć. Znajdziemy go razem. Z jakiegoś powodu ma nad tobą kontrolę. Zastanawiałaś się, dlaczego? Wróciłeś do domu, Michael? Wiem, czego od niej chcesz.
Podoba ci się maska? Może nawet nie musisz jej zakładać. Kochanie, jestem gotowy. Posiniaczony, ale gotowy. To twój kolega? Ile skrzynek możemy wziąć? 3. Przy większej ilości stary Kayson zacznie coś podejrzewać. Musimy działać. Tyłem czy głównym wejściem? Mike? Niezła robota z woskiem. Dotknij jeszcze raz wozu i zginiesz. Dzięki. Oszalejesz, Mike. Zgarnij mnie o 8 od Rachel. Szykujemy się na imprezę na farmie. Wystarczy. I nie wypij wszystkiego, póki nie przyjdziemy. Idiot. Co jest? Okay, asshole. Dobra, dupku. You wanna play? Chcesz się zabawić? Trick or treat! Trzy, dwa, jeden. Słychać mnie? My, aren't you pretty? Ładna jesteś. These are. To dla ciebie. Ooh, aren't they beautiful? Śliczne. We'll have to put them in water. Wstawimy je do wody. It's powodzenia. Po pierwsze, dziękuję rodzicom za wsparcie. A teraz to, na co czekaliśmy. Coroczne widowisko kostiumowe. Pierwsza para to Jenny Hogle i Christine McGinn. Kolejni to Tony Martin i Diane Lewis. Ina, królowa pokojówek. Michael, otwórz drzwi. Michael!
Michael, tu jest zimno. Otwórz. Mikey. Dziękuję, że jesteś dżentelmenem. A teraz Billy Hill i Jamie Carruthers. Nosisz mój prezent. Wiesz, że uwielbiam barbarzyńskich mężczyzn. Jamie jako księżniczka. Brawa dla niej. Michael, don't I even get a kiss? Nie pocałujesz mnie? Well, I can't resist. Nie mogę się oprzeć twojemu urokowi. Jamie, come on. Jamie, chodź. Jesteś dziwny. Super. Jak zwykle nic nie mówisz. Co zrobiłam źle tym razem? Chodzi o to, że chcę zobaczyć Jamie? Nic od ciebie nie dostaję. Zatrzymaj się, kupię papierosy. Powiedziałam, zatrzymaj wóz. Chcę papierosy. No dalej. Psycho boy. Wspaniale, mam psycho chłopaka. Jamie, Tina, is she in danger? Where is she? Tina, czy coś jej grozi? Gdzie jest? Musimy ją stąd zabrać. Gdzie ona jest? Jamie, możesz nam pomóc? Zadzwoń do Meekera. Gdzie? Sklep. Sklep? Jaki sklep? Co tam sprzedają? Nocny. Co oni mówią? Duża. Kobieta. Duża kobieta, która pracuje w sklepie? Nie. Więc co? Kobieta od ciastek. Od ciastek? Kobieta ciastko. Stacja benzynowa na rogu 5 i głównej. Tina Williams, nie ruszaj się. Sprawdź w środku. Chyba nic jej nie jest. Co tu się dzieje? Nic mi nie jest. Jedziesz z nami do kliniki. Jamie, nic nie jest? Wejdź do wozu. Nie wierzę. Tina. Gdzie jest Jamie? Czy coś się stało?
say it again. Powtórz. Ina? I love it. Podoba mi się. Tina, don't go. I have to. Tina, nie odchodź. Muszę. Dlaczego? Bo tak. You might not understand, but... Nie zrozumiesz tego, ale jak dorośniesz, to spotkasz ludzi, którzy sprawią, że poczujesz się podłączona. Jakbyś miała neonowe serce. I kiedy ich spotkasz, będziesz musiała z nimi być. Ale on był z tobą. Kto? Demon. Można go tak nazwać. Nie. Skarbie, wrócę tu w nocy i będę przy tobie spać. Wrócę. Kocham cię. Tina! Dlaczego nie zostaniesz? Muszę lecieć. Tina, proszę, odejdź. Paszerujesz małą dziewczynkę bzdurami o demonach. Sądzę, że jesteś w niebezpieczeństwie. Jamie też tak uważa. Ma 9 lat. Bądź rozsądna. Nigdy nie jestem rozsądna, jeśli umiem sobie poradzić. Na litość boską, powstrzymaj ją. Z czyjego rozkazu? Nie zrobiła nic złego. W takim razie śledźcie. Jeśli ta dziewczynka zginie dziś w nocy... Dobrze. Dla ciebie, doktorku, wszystko. Macie mnie śledzić? To podrzućcie mnie na farmę. Muszę pomóc Tinie. Jamie nie ma w pokoju. Zniknęła z pola widzenia. Co robisz? Jamie zniknęła? Muszę znaleźć Tinę. Nawet nie wiesz, gdzie ona jest. Ale ja wiem. Gdzie? Na farmie. Masz super kostium. Gdzie jest Mike? A co mnie to obchodzi? Co robisz? Siedzę. Jak myślisz? Rozkaz to rozkaz. Spitz i ja mamy świetny pomysł. Jaki? Dobrze, chodźmy. Oszukujesz. Wcale nie. Weź mnie, ale oszczędź moją koleżankę. Jest dziewicą. Masz jej numer?
You think that's funny? To ma być zabawne? Hey, no, 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 man. Nie, zaczekaj. No, hey, just a little Halloween. To tylko takie figle w Halloween. Definitely not. Mało śmieszne. Ktoś mógł zginąć. Na szczęście nie jesteśmy zbyt rygorystycznymi gliniarzami. Patrzcie, co znalazłam. To są kotki. Spójrzcie na nie. Cześć, koteczki. Są takie urocze. Koteczek? Kotuś. I'm coming to get you. Złapię cię. Kitten. Słyszycie, ale nie widzę. Co ja robię? Przecież nie lubię kotów. Sam? Sammy? Spitz? Nienawidzę was. Wybacz. Idę sobie. Bawcie się dobrze. Czemu sądzisz, że będę cię szukać? Mam cię. Widziałam cię. Spitz, idę stąd. Dobranoc.
O Boże! Ty, suchy synu, przeraziłeś mnie na śmierć. To mało zabawne. Spitz, nie. Dlaczego? Bo nic nie mamy. Ty, sukinsyn. Dziwnie to brzmiało. W naszych czasach dzieciaki tak się nie bawiły. Byliśmy normalni. Hey, fella! Over here! Koleś, chodź tu. Hey, come on. Wystarczy tego. Komuś może stać się krzywda. Słyszałeś? Niesamowite. Zero szacunku dla władzy. To przez rodziców. Mam dosyć tej zabawy. Rozłożysz się? Chcesz mnie zobaczyć nago? Nie mam nic przeciwko. Do diabła z Mike'em. Nie ma go. Szybciej.
Bye. Sam, gdzie jesteście? You guys, I don't hear any noise. Nie słyszę was. Are you sure you're doing it right? Na pewno dobrze to robicie? You guys wanna come skinny dipping? Chcecie wykąpać się nago? A może już jesteście nadzy? O Boże. Pomocy. Zostaw ją. Czego chcesz? Zostaw ją. Tu jestem. Nie. Proszę, nie. Zostań tu, Billy, zaraz wrócę. Zostaw ją. Zostaw ją. Oh, my God.
uciekaj. Rozdzielamy się. Nie strzelam. Widzę ich. Tutaj ich mam. Zabierz ich stąd. Szukajcie drugiej dziewczyny. Nic ci nie będzie. Dajcie trzy oddziały. Czy teraz mi pomożesz? Umiesz go zabić? Chyba tak. Ila Lumis, nie mamy chwili do stracenia. Co mam zrobić? Michael, pewnego dnia to cię zniszczy. Ten gniew, który tobą powoduje. Myślisz, że jak pozabijasz ich wszystkich, to zniknie? Nie. Będziesz musiał się z nim zmierzyć. Silniejszym niż kiedykolwiek. Where it all began. If you want to get rid of, jeśli chcesz się go pozbyć, idź do domu. Michael, go home. Go home. Go to your house. Będę tam na ciebie czekał. Waiting for you. You'll find her. I ona też. Waiting for you. Widzi nas z ulicy? Nie ma szans. Jesteście pewni, że was nie widzi? Meldujcie co 5 minut. Może i pana nie widzi, szeryfie, ale na pewno pana słyszy. Wyluzuj, Lumis. To moja operacja. Rozmawiajcie ciszej. Chyba tylko ty i ja zachowujemy tu spokój. Dobry pomysł. Przećwiczymy sygnały? Zrób to dobrze i głośno, a pojawię się za chwilę.
brave little girl. Odważna dziewczynka. Doktor Loomis? Billy! Doktor Loomis! Billy! Baker, he's at the clinic. On jest w klinice. Tu wóz numer 16. Wzywam klinikę Masterson. Mamy nagłe wezwanie. Nie możemy się z nimi skontaktować. Tu szeryf Meeker. Niech wszystkie zmotoryzowane oddziały kierują się do kliniki Masterson. Szybciej, nie ociągać się. Ty zostaniesz tu. Loomis, zabieram dziewczynkę na posterunek. Dziewczynka Charlie i Loomis są tam. Teraz się pokażesz, Michael? Wykonałaś swoją nocną robotę. Ja i Eddie podwieziemy cię na posterunek. Chodź. Doktorze Loomis? Co pan robi? Nigdzie jej nie zabierasz. Ma pan 5 sekund, żeby oddać mi klucze, albo odbiorę je siłą. Charlie, słyszysz mnie? Co się dzieje? Nadjeżdża wóz. Sprawdzę go. Chyba jeden z naszych. Eddie, słyszysz mnie? Eddie, can you read me? Eddie, come in. Eddie, zgłoś się. Dzwonię po Meekera. Ty szalony sukinsynu. Charlie. Michael. Michael Myers jest w pobliżu. Zostań z dziewczynką. Proszę. To psychopata. Don't worry about this. Nie martw się. Musimy się stąd wydostać. Wróciłeś do nas, Michael?
Wiem dlaczego. Dziewczynka umie powstrzymać gniew. Wie, jak to zrobić. Musisz jej na to pozwolić. Nie, tam jej nie ma. Jest na dole, w domu. W twoim domu. Pamiętasz, że byłeś kiedyś lepszym człowiekiem? Pozwól, że cię do niej zaprowadzę. Zabierze od ciebie cały gniew. Będziesz lepszym człowiekiem. Nóż nie jest ci potrzebny. Szybciej, proszę. Wejdź mi na barana. Nie, w środku, przy drzwiach. Macie przeszukać cały budynek. Szeryf Meeker, trzecie piętro bezpieczne. Boże, nie pozwól mu mnie złapać. Thank you.
Rachel, nie. Demonie? Let me see. Pokaż się. Jesteś taki jak ja. Let me. Pozwól mi. Chcesz ją mieć? Jest tu. Twoja. Twoja mała dziewczynka. Przyjdź i weź ją sobie. Błagam, nie. Weź ją sobie. Weź ją teraz. Michael? Zabawmy się. Złap dziewczynkę. Złap ją, Michael. Złap
i wróć do domu. Gwardia Narodowa zabierze go w maksymalnie bezpieczne miejsce, gdzie pozostanie aż do śmierci. On nigdy nie umrze. Zabierzcie ją do kliniki. Nie zapomnij, że miałeś mnie jutro zastąpić. Boże, dostałem. Co się dzieje? Czekaj w wozie. Nie.
Wersja polska na zlecenie telewizji AXN, SDI Media Polska. Tekst Borys Dejnarowicz. Czytał Jan Wilkans.